ubiegłym roku Wiechlicka Magia Wypoczynku, bo tak produkt turystyczny się nazywał, zdobyła jedną z lubuskich pereł turystycznych. To produkt, który był dobrze przygotowany, zdaniem kapituły oceniającej. Pałac pokazujący historię swojego uroku, połączoną z luksusem, wypoczynek w pełni, rekreacja także. A więc tu była pokazana ta kompleksowa oferta dla turysty. Tak jak tytuł mówi, magia wypoczynku to właściwie taka przystań wypoczynku. Można pojechać do Wiechlic, wypocząć i duchem, i ciałem. Jest pokazane, co można zjeść i za ile, że można wypocząć. Są to korty tenisowe, winnice, a więc wszelkiego rodzaju atrakcje właśnie w tym produkcie turystycznym były zaprezentowane. I co ważne, kampania promocyjna tegoż produktu, bardzo dobrze zorganizowana, tak na rynku polskim, rynku lokalnym, jak i za granicą. Bardzo dobrze produkt zaprezentował się na tegorocznych targach ITB 2014. A więc jeżeli produkty turystyczne będą prezentowane podobnie jak Wiechlicka Magia Wypoczynku, to mają pełną szansę na zdobycie lubuskiej perły turystycznej. Perłę ziemi lubuskiej, którą dostaliśmy już parę lat temu, no to można powiedzieć, że no, otworzyła nam drzwi do dalszych osiągnięć i do dalszych takich działań promocyjnych, ponieważ więcej osób usłyszało o Rzeczpospolitej Ptasiej i też więcej osób tutaj przyjeżdżało. Cenimy sobie każde wyróżnienie, ponieważ rynek muzeów jest dość mocno nasycony i dlatego też cieszymy się, jeśli to Muzeum Twierdzy Kostrzyn zostaje laureatem jakiejkolwiek nagrody. Dla nas jest to ważne ze względów przede wszystkim promocyjnych. Jesteśmy tak naprawdę na starcie naszej pracy. Muzeum dopiero istnieje kilka lat. Wcześniej nie było to zorganizowany żaden ruch turystyczny. Dlatego też, jeśli ktoś to docenia i zauważa, to dla nas jest to ogromny sukces ze względu na to, że możemy gdzieś zaistnieć nie tylko w tą szeptaną metodą, ale również w mediach regionalnych, czy też później mamy na to nadzieję w ogólnopolskich. Jest oddźwięk, tak? Widzą nas w całej Polsce i świecie. To już 12. edycja konkursu na najlepszy produkt turystyczny. W regionie lubuskim organizatorem jest Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna. Zgłoszenia przyjmujemy metodą online. Wziąć udział może każdy, kto jest właścicielem produktu turystycznego. Główny cel tego produktu to wyłonienie produktów atrakcyjnych, nowatorskich, przyjaznych dla turystów. Konkurs jest w pięciu kategoriach. Wydarzenie, tutaj bardzo dobrym przykładem jest nasz Woodstock, który już dostał złoty certyfikat turystyczny Polskiej Organizacji Turystycznej. To jest najwyższa, największa nagroda. Kolejna kategoria to impreza. Na przykład może być dobrze zorganizowana wycieczka turystyczna z atrakcjami. Dalej obiekt, szlak turystyczny, czy też obszar. Oczywiście w każdej kategorii właściciel produktu turystycznego musi pamiętać, żeby zaprezentować go kompleksowo, czyli z pełną ofertą dla turysty. A więc oprócz pokazania tej atrakcji, tego głównego clou naszego produktu turystycznego, turysta musi wiedzieć, gdzie wypocznie, jak wypocznie, za ile wypocznie, czy ma gdzie się przespać, czy ma co zjeść. Oczywiście ważna jest dobra promocja, kampania promocyjna danego produktu turystycznego i to musi być pokazane. W ilu wersjach językowych jest ta promocja, gdzie, na jakich rynkach. Co jest jeszcze ważne? No, ważna jest innowacyjność produktu, nowoczesność tego produktu i czy produkt został skomercjalizowany, a więc czy turysta może kupić tą ofertę, za ile i gdzie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o przystanek Woodstock, tak,
to było wiele wyróżnień różnych. Festiwal został doceniony na świecie i no, trzeba przyznać, że jest to największy festiwal organizowany obecnie w Europie, to potwierdzają badania. No i jest to sama marka w sobie. My jako miasto korzystamy na tym z racji tego, że jest to produkt turystyczny, że jest to impreza, którą my się promujemy, z którą się identyfikujemy. I przede wszystkim jesteśmy całym sercem za organizacją tego festiwalu. Jest to dla nas na tyle dobra sprawa, że znajdują nas miasta z całej Europy. Nawet niedawno włoskie miasto Piazzola sul Brenta skontaktowało się z nami właśnie dzięki festiwalowi Przystanek Woodstock. Z całego województwa lubuskiego ten teren wyróżnia się, ponieważ mamy tutaj takie otwarte krajobrazy. I jak już ktoś nasyci się lasem, to w ujściu Warty znajdzie zupełnie coś innego. Łąki, pastwiska, tysiące krów, teraz tysiące gęsi, żurawi, właściwie nie wiadomo czego więcej. I bardzo zadowoleni są nasi goście właśnie z tej odmienności tego terenu. To jest taka ciekawa historia pojanicka, związana ze Słońskiem, także kościół, wystawa pamiątek regionalnych, no, ruiny zamku. Ponadto można popływać kajakiem, można wypożyczyć rower, no, jest informacja turystyczna. Naprawdę zagospodarowują sobie nasi goście z całej Polski, nie tylko z Polski, no, kilka dni bez problemu, a nawet są i ponad tydzień. Jest kilka kwater agroturystycznych, są to też przy głównej ulicy hotele, motele, tam też trafiają turyści, ale no chętniej do takich no miejsc na uboczu, w związku z tym jest kilka kwater i w Jamnie, w Hartowie, w Ownicach, no i też w okolicach Słońska. Kostrzyńskie Pompeje, czym przyciągają? Samą nazwą, bo myślę, że nazwa jest na tyle ciekawa, intrygująca, że powinna wzbudzić zainteresowanie. Oczywiście między Pompejami a Kostrzynem jest spora różnica. Przede wszystkim to Pompeje zostały zniszczone z przyczyn naturalnych. Tutaj zniszczenie Starego Miasta miało miejsce w 1945 roku z przyczyn nienaturalnych. To wojna spowodowała, że Stare Miasto Kostrzyńskie usnęło na 50 lat. No ale właśnie to Stare Miasto, które nie istnieje, jedyne w swoim rodzaju Stare Miasto, nie wiem czy nie w Europie, ale czy nie na świecie, właśnie jest taką atrakcją. Ta zachowana sieć ulic, chodniki, bruki, pozostałości budowli, kiedyś przepięknych, zamku, kościoła, domów, pozostałości pomników, to właśnie to jest to, co przyciąga tutaj turystów. To nieistniejące Stare Miasto Kostrzyn. Kostrzyn jest bardzo dobrze położony na skrzyżowaniu szlaków wodnych, drogowych, kolejowych. Mamy tutaj 80 km do ogromnej aglomeracji, jaką jest Berlin, stolica Niemiec. Mamy świetne połączenia kolejowe z wszystkimi okolicznymi dużymi miastami. No ale przede wszystkim no i rzeka Warta, Odra, Postomia, Park Narodowy Ujście Warty. To wszystko spowoduje, że turyści mogą tu przyjechać nie tylko na zwiedzanie Starego Miasta Kostrzyńskich Pompeji, ale również pięknie mogą się czuć w okolicy. W przyszłym roku będziemy budować przystań wodną dla małych jednostek pływających na rzece Odrze. Także cały czas trwają jakieś prace, które powodują, że miejsce to staje się coraz bardziej atrakcyjne dla turystów, dla ich pobytu.
Główna nagroda to kampania promocyjna Polskiej Organizacji Turystycznej o wartości 100 tysięcy złotych. Poza tym, oprócz naszych lubuskich pereł turystycznych, a takich przyznajemy trzy, te trzy są nominowane do edycji centralnej, to oczywiście kampania promocyjna na naszych portalach turystycznych, w naszych wydawnictwach turystycznych. To jest bardzo ważne, bo na dzisiaj wiemy, że wszelkiego rodzaju kampanie promocyjne one są najdroższe. Brać udział w naszym konkursie może każdy, kto jest właścicielem produktu turystycznego. Proszę wziąć udział, zalogować się na www.lotur.eu i walczyć o kampanię promocyjną o wartości 100 tysięcy złotych Polskiej Organizacji Turystycznej. No i oczywiście o naszą lubuską perłę turystyczną. Thank you.